Mieszkam niedaleko firmy Klas Polska. Gdy dowiedziałem się, że odbędą się dożynki w firmie Klas, wziąłem w nich udział. Odbył się konkurs, że można wygrać ciągnik na 150 godzin, motogodzin. Wziąłem udział w konkursie, udało mi się wygrać ciągnik. Wybrałem model Axion 930, dlatego że bardzo mnie ten model interesuje, a była możliwość przetestować w własnych rękach przez 150 godzin w własnym gospodarstwie, w własnych rękach, także bardzo miłe doświadczenie. Jest to model o mocy maksymalnej 350 koni mechanicznych, bardzo mocno wyposażony. Jest wyposażony w system nawigacji i prowadzenia równoległego GPS z dokładnością do 2 cm. Ma szerokie ogumienie, jest mocno dociążony, typowy ciągnik pociągowy na przekładni bezstopniowej. Do tej chwili miałem nim przyjemność pracować z pługiem przejściowo-spigłowym Greg Wabeson zawieszanym. Bardzo dobrze się sprawował ciągnik z pługiem. Wyszło korzystne spalanie, bardzo miła, komfortowa praca, człowiek wychodzi po 12 godzinach, nie jest zmęczony. Duży zbiornik paliwa pozwala na długi zakres pracy, nie trzeba się martwić, że zabraknie. Pracowałem jeszcze z agregatem do uprawy bezorkowej, cockerlingiem 3-metrowym. Również wyszło korzystne spalanie, ponieważ ciągnik bardzo lekko sobie radził. I teraz miałem jeszcze przyjemność z agrisemem 5-metrowym, też do głębokiej uprawy. No, tu było, można poczuć moc i można było wykorzystać wszystkie możliwe konie w ciągniku. Zaletą ciągnika jest kabina. Jest dobrze amortyzowana, wszechstronna, duża, dużo miejsca. Można nogi wyciągnąć, można fotel sobie obrócić. Duży, przejrzysty monitor od obsługi ciągnika, przekładni, hydrauliki. Duży wyświetlacz od nawigacji. Bardzo prosta obsługa. Dobrze rozmieszczone klawisze od joysticka wielofunkcyjnego. Można bardzo łatwo sobie zapisać poszczególne sekwencje na obrociach, czy tempomat, czy coś takiego. Są bardzo proste w obsłudze. Nawet ktoś, kto posiedzi jeden dzień, a nigdy wcześniej nie miał z takim ciągnikiem do czynienia, to raczej nie by miał problemu z obsługą. Cieszę się, że mogłem na własnym gospodarstwie, na własnym polu, w własnych rękach przetestować taki ciągnik. Było to dla mnie bardzo duże doświadczenie.